W Polsce mamy 107 miast, 72 złote medale olimpijskie, 46 pasm górskich, 16 województw, 8 noblistów, no ale tylko jeden program, w którym Polska jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Robert Elgendi, dzień dobry, zapraszam na teleturniej, Polacy to wiedzą. Oto dzisiejsi śmiałkowie. Paweł Owsiejczyk jest miłośnikiem literatury, a także muzyki. Przyjechał do nas ze Szczecina. Kawał drogi. Ze słuchawkami na uszach? Tak. Czy z książką przed nosem? Ze słuchawkami, ze książką. Kryminał? Historyczna, dokumentalna. A w tę stronę? Tak. Tutaj historia się przyda. I znajomość literatury też, i filmu także, i muzyki także. Trzymam kciuki. A to jest Mariusz Kawa. Jest miłośnikiem sportu i literatury. Cześć. Witam. Przyjechał z Wilczyny. Gdzie to jest? Koło Poznania. Koło Poznania, Wielkopolska. Okay. Tak. Za Lechem jesteś. No, powiedzmy, że tak. Nie bój się, spokojnie, jesteśmy w Warszawie, jak wiem, ale możesz powiedzieć o swoich pasjach. A poza sportem, co jeszcze? Literatura na pewno. Książki. Jaka? Fantastyczne głównie. I numizmatyka. O! Tak. Jakaś perełka w kolekcji? Moja narzeczona Karolina, pozdrawiam. Ostatnio zaopatrzyła mnie w taką piękną monetę z Zygmunt August. Możesz pokazać? O, na szczęście? Na szczęście, tak. Także... Nie wiem, czy będzie ją widać, ale rzeczywiście jest. No, mam nadzieję, że przyniesie szczęście. Fajnie. Złota? Nie będę gryzł. Nordic Gold, tak zwany. Okej. Okay. No to jeżeli ma ci to przynieść szczęście, to ja już nic nie muszę dodawać. Po prostu baw się też dobrze. Będę. Dziękuję. Krzysztof Spych jest listonoszem, a także poetą ze Świecia. Cześć. I muszę państwu zdradzić tajemnicę, jest po raz pierwszy w ogóle w telewizji. Jakiś stres z tym związany? Chyba nie. Leciutki. To studio robi takie samo wrażenie przed telewizorem? Lepiej być przed telewizorem jednak niż tutaj. A co cię skłoniło w takim razie, żeby jednak zmienić miejsce? Z kanapy na udział. Moja partnerka Joanna jest temu winna, ale bardzo się cieszę, że mnie namówiła do tego. Bo twierdzi być może, że masz wiedzę. No, coś w tym jest. Słuchaj, Karolinę pozdrawialiśmy, możesz też pozdrowić tutaj. Tak, Joanno, dziękuję ci za wszystko. Joanna trzyma kciuki i my wszyscy także, w reżyserce również. Za Mateusza Jaruszewskiego także, jest rencistą, badaczem historii swojego miasta. Z Sosnowca pochodzi. Cześć. Witam. Sosnowiec to takie miasto, chyba niedoceniane, tak mi się wydaje. No, niedoceniane, a o bardzo ciekawej historii, zwłaszcza z przełomu XIX i XX wieku, związanej z różnymi rodami przemysłowców. Sporo się tam kiedyś działo. Panowie, miło mi was poznać, a teraz wy poznajcie zasady tej rozgrywki. No bo Polacy to wiedzą, to 3 rundy. Rozgrzewka, pojedynek oraz finałowa obrona. W każdej odpowiadają nasi uczestnicy na pytania, a ja dobrze za to płacę. Nawet ponad 40 tysięcy złotych można wygrać. Pytania w rozgrzewce zostały podzielone na 10 kategorii. Zobaczmy je. To będzie folklor, obyczaje i tradycje, geografia i podróże, język, legendy, literatura i teatr, muzyka i taniec, nauka i technika, przyroda i jej ochrona, sztuka i zabytki, życie codzienne. W pierwszej rundzie każdy z zawodników odpowiada na 2 pytania z dowolnie wybranych kategorii. Na udzielenie odpowiedzi A albo B uczestnicy mają tylko 5 sekund. Prawidłowa odpowiedź gwarantuje 1500 zł. Do drugiej rundy przejdą wszyscy, no ale ich majątki mogą się różnić. Oby nieznacznie, panowie. Tego wam życzę. Czas się rozgrzać. Zaczynamy. Jako pierwszy odpowiadać będzie Paweł. Z której kategorii? Życie codzienne. Co występuje w roku kalendarzowym wcześniej? A. Zapusty. B. Zaduszki. Zapusty. A. Zapusty. Bardzo dobra odpowiedź. Strzelałeś, bo taki byłeś niepewny na początku. Ja chyba zaciąłem się trochę. Poszło bardzo dobrze. Zapusty, koniec karnawału. Wiosną zaduszki z kolei 2 listopada. Jeżeli chodzi o twoje pasje, mówiliśmy o tym, że lubisz czytać książki. A czym ty się zajmujesz na co dzień? Na co dzień pracuję w dużej firmie logistycznej, w korporacji amerykańskiej, która ma oddziały także w zachodniej Europie, w Szwajcarii, w Niemczech, także w Polsce. Okej, okay. I co robisz konkretnie? Zajmuję się transportem wewnątrzzakładowym, jeżdżę wózkiem widłowym wysokiego składowania. A wystarczy mieć zwykłe prawo jazdy na taki wózek? Nie, trzeba mieć uprawnienia UDT-y. UDT, Urząd Dozoru Technicznego. Mariuszu, czas na ciebie.
Ja zaryzykuję sobie legendy. Nie mylić z legendy. Legendy. Pytanie brzmi, według legendy kopalnia soli w Wieliczce powstała za sprawą pierścionka zaręczynowego. A. Świętej Kingi. B. Królowej Bony. A. Znałeś tę historię? No, akurat tak. No, dobrze. Przechodzimy do Krzysztofa. Spokojnie. To twój debiut. W której kategorii pytanie? Spróbuję też legendy. Według legendy kaszuby zawdzięczają swoje piękno A. aniołowi, B. pasterzowi. Odpowiedź A. aniołowi. Strzeliłeś? Całkowicie. No widzisz, opłaca się czasem. Teraz ciśnienie zeszło i możemy sobie spokojnie porozmawiać. Piszesz wiersze? Tak. A o czym? O miłości? O miłości, tak. Miłość jest najlepszym muzę tematem. Muzę masz, to piszesz o miłości. Co? Te muzy się zmieniały w różnych czasach, ale teraz jest jedna. Także. Ale piszesz od wielu, wielu lat? Tak. Wydajesz to, czy tak na półkę do szuflady? Mam dwa tomiki, także... Ale to są bardziej takie fraszki, czy...? Nie, to są wiersze już takie poważne. Bardzo fajna pasja. Super. Dziękuję bardzo. Mateuszu, czas na ciebie. Nie ma tych kategorii, na które liczyłem, więc poproszę życie codzienne. Który dokument zawiera symbole? AM, A1, A, B1, B, C1, C, D1, D, BE, C1, E, CE, D1, E, DE, T. A. Książeczka wojskowa. B. Prawo jazdy. Odpowiedź B. Prawo jazdy. Co oznaczają te symbole? Ja już nawet nie pamiętam, ale też mam, żeby nie było. Prywatnie w ogóle chciałem podziękować tym, którzy wymyślili to pytanie. Tak, rzeczywiście niezły łamaniec. Dobrze, że się uśmiechasz, więc już teraz presji nie czujesz. Powiedz jeszcze, jakbyś tak miał wyjść poza ten swój region i to zainteresowanie nim. Co lubisz robić tak jeszcze poza tym? Fotografować przyrodę, ptaki, kwiaty albo zabytki, często takie nieoczywiste, zaniedbane, na przykład stare kamienice. O, dwóch artystów obok siebie. To nie przypadek. Dobrze, lecimy dalej. Pawle, drugie pytanie z której kategorii? No to może teraz geografia i podróże, skoro nie ma historii. Która z tych gór jest najwyższym szczytem w swoim paśmie górskim, a więc zalicza się do korony gór Polski? A. Skrzyczne. B. Gorc. A. Skrzyczne. Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Dokładnie 1257 metrów ma. Wiedziałeś to? Tak. Okej, Mariusz? Czas na ciebie. Nauka i technika. Budynek warszawskiego ujęcia wody spod dna Wisły, który stoi w korycie rzeki, jest nazywany A. Grubą Bertą. B. Grubą Kaśką. Strzelę. B. No to strzał w dziesiątkę. Ale strzelać chyba potrafisz, bo wśród zainteresowań i piłka nożna, i koszykówka? Też. Kosza też strzelasz czasem? To już takie, już troszeczkę zamierzchłe czasy. Obecnie tenis ziemny. Grasz czy oglądasz? Gram. O, jak? Z jakimś skutkiem? Jakieś nie, lidze? Nie, nie. Są ligi amatorskie. Zupełnie amatorsko. A nie odważyłbyś się w rywalizacji takiej ligowej? Nie, nie widzę się. Krzysztofie, co tym razem? No niech będzie literatura i teatr. Książka biograficzna, Beksiński portret podwójny Magdaleny Grzebałkowskiej opisuje relacje. A. Ojca i syna. B. Dwóch braci. Oczywiście A. Ojca i syna. Oczywiście czytałeś? No widziałem ostatnią rodzinę, film, bo ja jestem też kinomanem. No tak. To łatwo było skojarzyć. No łatwo. Dziękuję. Mateuszu. To ja spróbuję język. Jeśli babcia zapyta wnuczkę, kiedy ta pokaże jej swojego apsztyfikanta, to chodzi jej A. o narzeczonego, B. o nowy smartfon. A. o narzeczonego. Ale nam się gracze trafili. No, panowie, niezła rozgrzewka. Łeb w łeb idziecie.
Wszyscy bezbłędnie odpowiadacie i oby tak dalej, ale teraz poprzeczka troszeczkę pójdzie w górę. Gotowi na pojedynek? Gotowi. No to zaczynamy. Przed zawodnikami znowu 20 pytań, ale tym razem sami zgłaszają się do odpowiedzi naciskając przycisk. Po naciśnięciu przycisku uczestnik ma 5 sekund, żeby odpowiedzieć. Za prawidłową odpowiedź dodajemy 2000 zł na konto, a za złą odejmujemy 2000. Jeżeli zawodnik nie ma nawet 2000 zł, no to po prostu zerujemy jego konto. Jeżeli nikt się nie zgłosi, wszystkim zabieramy po 1000 zł. A zatem panowie, zgłaszajcie się, ryzykujcie, warto. Jak widać, na razie się nie pomyliliście i oby tak zostało. Zaczynamy. Kategoria folklor, obyczaje i tradycje. Kordiał żurawinowy kraśnicki to rozgrzewający trunek wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa. Z którego województwa się wywodzi? Z lubelskiego. To mamy to już za sobą. Teraz będzie odważniej. I może łatwiej, bo kategoria geografia i podróże. Jak się nazywa najwyższy szczyt Australii? Najszybszy Mateusz? Góra Kościuszki. Bardzo dobra odpowiedź. 4000 zł. No i wysunąłeś się na prowadzenie. Czas na język. Które mityczne stworzenia Kaszubi nazywają morzeczkami? Chodzi o syreny. Kolejna kategoria – legendy. Która bałtycka ryba została według legendy wybrana królem ryb i wzbudziła tym zazdrość Flądry? Mariusz, najszybszy? Śledź. Na zielono, prawidłowo, dodajemy 2000 zł do twojego konta. Literatura i teatr. W 2023 roku miała premierę trzecia już w polskim kinie ekranizacja powieści Znachor. Kto ją napisał? Paweł? Napisał ją Tadeusz Mostowicz, Dołęga Mostowicz. To była bardzo dobra odpowiedź. Powieść z 1937 roku, a poprzednie ekranizacje to 37, a także 81 rok. Muzyka i taniec teraz. Kto w refrenie piosenki zadawał sobie pytanie? Jak długo jeszcze będę wstydzić się tych dwóch prostych słów? To Kamil Bednarek, a te dwa słowa to namiętność i dojrzałość. Czas na naukę i technikę. Zanim pytanie, popatrzmy. Może to będzie ułatwienie. Czyje imię nosi otwarty... Mateusz? Z Poniatowskiego. Pozwolisz, doczytam do końca. Czyje imię nosi otwarty w 2020 roku most południowy w Warszawie? Czy teraz jest łatwiej? Znasz odpowiedź? Nie. Anny Jagiellonki. No bo ta nazwa nawiązuje do pierwszego stałego warszawskiego mostu, którego budową zajęła się właśnie Anna Jagiellonka po śmierci Zygmunta Augusta. Panowie, czas na kategorię kolejną, a będzie nią przyroda i jej ochrona. I ponownie, jak to w telewizji, popatrzymy sobie na ekran. Na krótki film. Jak się nazywają dzikie owce, niegdyś sprowadzone z Sardynii i Korsyki do celów łowieckich, które zaklimatyzowały się w Polsce i żyją głównie w Sudetach? Mateusz? Muflony. Tak, to chodziło o muflony. Sztuka i zabytki. W którym mieście znajduje się osada fabryczna uznana w 2012 roku za pomnik historii jako modelowy przykład XIX-wiecznego ośrodka przemysłowego? Najszybszy Mariusz. Łódź. Żyrardów. Pytanie 10. Kategoria życie codzienne.
jaki jest numer kierunkowy do Warszawy. Czy Mateusz? 22. I 2000 zł, razem 4. Jesteśmy na półmetku, panowie. Zobaczcie, jak wygląda stan waszego konta. 10 pytań przed nami, czyli 20 tysięcy złotych jeszcze do podziału. Folklor, obyczaje i tradycje. Na które warzywo mówi się w Borach Tucholskich bania? Krzysztof? Na ziemniak? Nie, na dynie, tak się mówi. Geografia i podróże. Które województwo graniczy z województwem łódzkim i podkarpackim? Mateusz? Małopolskie. Kieleckie. Jakie? Kieleckie. Świętokrzyskie. 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 No. Język. Co to są bejmy w Gwarze Poznańskiej? Mariusz? Pieniądze. No tak, nawet nie musiałeś strzelać, bo to wiedziałeś. Tak. Od urodzenia. Kolejna kategoria. Legendy. Na którym jeziorze znajduje się Wyspa Miłości, czyli Grajewska Kępa, gdzie w 1812 roku schronili się napoleońscy żołnierze uratowani przez piękną córkę rybaka. Krzysztof? Na Kople. Na jeziorze Niegocin, a wyspa zwana jest też Wyspą Francuską. Czas na literaturę i teatr. Kto jest autorem cyklu kryminałów o komisarzu Maciejewskim? Krzysztof? Krajewski. Marcin Wroński. Do końca zostało jeszcze 5 pytań. Także spokojnie. Muzyka i taniec. W latach 80. zespół Lady Punk nagrał przebój Tańcz głupia tańcz. A kto w maju 2023 roku wydał singiel Tańcz głupia? A znacie Margaret? Ona właśnie. O nią chodziło. Po 1000 zł musieliśmy zabrać. Nikt się nie zgłosił. Nauka i technika tym razem. W którym mieście ma siedzibę Akademia Sztuki, publiczna szkoła wyższa kształcąca w zakresie sztuk muzycznych, plastycznych, teatralnych oraz nauk humanistycznych? Krzysztof? Krakowie. W Szczecinie. Pytanie 18. Kategoria przyroda i jej ochrona. Który park narodowy jest największy pod względem powierzchni? Paweł? Biebrzański Park Narodowy. Bardzo dobra odpowiedź. A może wiesz, jak duży jest? Ponad 500 kilometrów. 592, czyli prawie 600 kilometrów kwadratowych ma. Dokładnie. Sztuka i zabytki. Znowu popatrzmy, zanim usłyszycie pytanie. Krzysztofie? Pomnik pocztowców w Gdańsku. Nie mogliśmy uznać tego, dlatego że nie mogłem przeczytać pytania, aby brzmiało ono. W którym mieście stoi pomnik obrońców Poczty Polskiej? Więc odpowiedź prawidłowa zaczęłaby się od w Gdańsku. U nas w naszym programie liczy się pierwsza odpowiedź. Gdybyś powiedział, że w Gdańsku stoi pomnik, no to byłoby na zielono. Ostatnie pytanie z kategorii życie codzienne. W które święto przypada w 2024 roku zmiana czasu na letni? Mariusz? Wielkanoc. Tak jest. Przypada w Wielkanoc i wszystko już się nam rozstrzygnęło. Bo wiesz, co zrobiłeś, Mariusz, tą odpowiedzią? Słucham. Wszedłeś do finału automatycznie, tak. Razem z Pawłem. Obaj zdobyliście po 3000 zł. Zasady naszego programu są takie, że jeżeli jest taka sytuacja, to automatycznie obaj zakwalifikowaliście się do tej finałowej, najważniejszej rozgrywki, ale za te dwie rundy bardzo wam, panowie, także dziękuję, bo raz, że było i ryzyko, no i też opanowanie tremy, Krzysztofie. I mam nadzieję, że się zobaczymy w kolejnym programie na pewno. Dziękuję ci, Mateuszu, także. Dziękuję bardzo. Gotowi? Macie jakieś pytanie przed finałem, coś? Nie, gotowi. Myślałem, że powiecie, jakie będą pytania. To się zaraz okaże.
Tak się złożyło, że Paweł i Mariusz przez dwie rundy zdobyli tyle samo pieniędzy, no i razem los ich połączył w finale. Mieliście okazję ze sobą porozmawiać przed tą rozgrywką decydującą. Co jeszcze was łączy? Mamy ten sam zawód wykonywany. Tak. Pracownik magazynowy. Częściowo zainteresowania, bo piłka nożna, historia częściowo. Literatura chyba też? Literatura. A już się porozumieliście, kto będzie kapitanem? Paweł tak. Zostaje kapitanem. Paweł. Ja pomagam. W jaki sposób będziesz pomagał? No, gestami. Gestami. Mowa ciała. W czym będziesz mógł pomóc tej parze? Nie wiem, zależy od pytań. Nie chcecie, żebym już zadawał więcej pytań? Nie, niewerbalnie mi pomoże. Okej. No w takim razie ja tylko powiem, jakie są zasady, dobrze? Żeby nie przedłużać. No więc panowie, 90 sekund przed wami. W tym czasie, żeby obronić kwotę albo w ogóle jakąkolwiek wygrać, a bronicie 6 tysięcy złotych łącznie, musicie prawidłowo odpowiedzieć na 10 zadanych przeze mnie pytań. Jak się pomylicie, 10% będzie z waszego konta, ja będę czytał kolejne pytanie, na wszystko jest 1,5 minuty. Odpowiada tylko kapitan. Odpowiedzi tak albo nie. Takich udzielamy. No i czekajmy do końca, aż przeczytam pytanie, to takie ułatwienie dla was. Tyle ode mnie. Coś chcecie jeszcze? Zaczynajmy. Czas start. Gosk to kaszubski bóg i władca Bałtyku, tak czy nie? Tak. Przysłowiu, robota nie zając nie ucieknie, tak czy nie? Tak. Polewka to staropolska nazwa alkoholowej nalewki, tak czy nie? Nie. Wyspa Wolin jest największą wyspą Morza Bałtyckiego, tak czy nie? Tak. Magdalena Fręch zagrała w półfinale Australian Open w 2024 roku, tak czy nie? Nie. Jednym z przebojów Kobranocki jest Kocham Cię jak Islandię, tak czy nie? Nie. Krojenie weselnego tortu to tradycyjne zadanie pierwszej druhny, tak czy nie? Nie. W 2024 roku walentynki przypadały w tym samym dniu, co Środa Popielcowa, tak czy nie? Tak. Schronisko górskie Orzeł nad Przełęczą Sokolą położone jest w Pieninach, tak czy nie? Tak. Marela Rodowicz była jurorką 5. edycji programu The Voice Senior, tak czy nie? Tak. Jan Brzechwa napisał, proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo śpiący dziś, tak czy nie? Nie. Pierwowzorem gospodarza w weselu Stanisława Wyspiańskiego był Włodzimierz Tettmajer, tak czy nie? Tak. Stopujemy. A co takie oczy zrobiłeś? No. Dwa błędy, no. No ale wygrana. I to się liczy na koniec. Udało się wam porozumieć bez słów, chociaż różnie bywało, bo palec szedł w górę, odpowiedź była nie. No ja bym się nie połapał. Było tak troszeczkę. No pomyliłem się, miałem inną... Ja uważam, że jest inaczej, więc się pomyliłem. No. Ale Mariusz też tak troszeczkę nie był pewien i tak różnie pokazał. Ale ja to widziałem, ja się pomyliłem. Okej, okay. Ale fajnie się zgraliście. I muzyka tutaj ci w duszy gra. Udało się. Troszeczkę znałeś, dobrze odpowiedzi. No dobra, panowie, wiecie, że trzeba sumę, którą wygraliście, a jest to 4800 zł, podzielić na połowę. Damy radę. Dacie radę. Jakieś pomysły, co z tymi pieniędzmi zrobić? Może prezent dla bliskich, bo kwota nie jest, jak nie ma co się lubić, to się lubi, co się ma i trzeba to docenić. No i myślę, że sprawi się jakiś prezent jak bliskim osobom. Myślę, że to tak będzie dla mnie najlepsze. Przede wszystkim macie co? Zwycięstwo. Tak. I z dobrym nastrojem, mam nadzieję, wyjeżdżacie od nas. Okay. Bardzo miło mi było was poznać. Gratulacje wielkie. Raz jeszcze. Dziękuję. Słuchajcie, kamera należy do was. Możecie zrobić teraz wszystko, możemy pozdrowić. Możemy się uśmiechnąć. Tu. Pozdrawiam swoją rodzinę, żonę, syna, rodzinę ze Szczecina, Gorzowa, a także z Torunia i z innych miejscowości w Kujawsko-Pomorskim. Całą Polskę pozdrawiamy. Mariusz? Ja szybko. Narzeczoną Karolinę, nasze córki i całą rodzinę. Dokładnie tak. A ja pozdrawiam państwa i zapraszam do oglądania naszego programu. Do zobaczenia.